Ty, ale co ty tu robisz? No przecież recenzję szykuję! Jaką recenzję? Dzisiaj nie występujesz! Ty, no ale o magii, no to przecież gadający królik idealnie pasuje. No można powiedzieć, że ja taki czarujący jestem. Ja ci dam czarujący, jak zaraz nie wrócisz na półkę, to ci zapodam pranie z wirowaniem. Ech, drętwiak, poczuj magię Mugolu! Cześć, z tej strony Amator Planszówek. Słuchajcie, bardzo lubię gry Phila Walkera Hardinga, przynajmniej te, w które miałem okazję zagrać. Zawsze będę powtarzał, że dla mnie kakao, a w szczególności kakao z dodatkami, jest kompletną, fantastyczną grą familijną, którą warto znać, którą warto mieć w swojej kolekcji. Bardzo lubię Park Niedźwiedzi, który jest swoistym wyścigiem w układanie kafelek rodem z Tetris, którym to jak układamy będzie zależne od tego, jakie będziemy mieć możliwości. I w końcu naprawdę spodobała mi się, a wręcz bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie Neopolis, w którym pod bardzo prostą mechaniką to my sobie tworzymy wyzwanie, to my decydujemy o tym, ile punktów chcemy zgarnąć i przez to tworzymy sobie mechanikę push your luck, bo nie wiemy, czy uda nam się na koniec zrealizować te nasze założenia. Te gry są naprawdę fantastyczne, bardzo je lubię i bardzo się najarałem na grę Księga Zaklęć, o której chcę Wam dzisiaj poopowiadać, ponieważ kiedy usłyszałem, że po pierwsze to jest tego autora, to miałem spore oczekiwania co do niej, a po drugie gdzieś mi się obiło uszy, że to taki w sumie Splendor na sterydach. Ja w Splendor miałem okazję pograć stosunkowo niedawno, ale faktycznie mi się spodobał i rozumiem skąd popularność tego tytułu. Dlatego, no, oczekiwania były spore. A czy gra im sprostała? Co my w ogóle robimy w Księdze Zaklęć? Czym jest ta gra? Słuchajcie, to jest taki trochę abstrakt o budowaniu silniczka akcji. Ten silniczek będzie bardzo mały, ponieważ budujemy go na 7 kartach czarów. Te czary mamy przed sobą i musimy się ich nauczyć. Uczymy się je poprzez wydawanie na nie żetonów materii. Te żetony materii pozyskujemy z wiru, który jest tutaj w woreczku. Z tego woreczka wypadają nam żetony materii. Na tych żetonach są też różne runy. Te żetony wypadają nam po pierwsze to na taki ołtarzyk, więc możemy je pozyskiwać albo z ołtarzyka, albo z tego woreczka. I jak to się dzieje, jak to się rozgrywa? W dużym skrócie, słuchajcie, ruch każdego gracza jest podzielony na 3 fazy. Te 3 fazy to są pory dnia. Podczas poranku możemy dobrać sobie albo z naszego ołtarzyka jedną runę, czyli taką, którą widzimy, możemy ją dobrać, albo w ślepo możemy wylosować sobie 2 runy z woreczka. W drugiej fazie, czyli w fazie popołudnia, możemy sobie na kartę, a właściwie na planszetkę naszego chowańca, bo każdy dostaje taką planszetkę, na której są zaznaczone pola z punktami, możemy sobie odłożyć, zmagazynować jakąś runę. Natomiast w fazie nocy możemy się nauczyć jakiegoś zaklęcia poprzez wydanie odpowiedniej ilości run. I teraz tak, zaklęcia mamy w 7 kolorach. W każdej rozgrywce mamy 7 kart, każda w innym kolorze. Każdy kolor odpowiada jakiemuś tam rodzajowi zaklęć. I te zaklęcia wszystkie mają 3 poziomy. W zależności jaki poziom chcemy się nauczyć, to musimy na kartę danego zaklęcia wydać żetony materii w odpowiednim kolorze. Czyli na przykład na żółte zaklęcie musimy wydać żółte runy. I teraz tak, na podstawowy poziom zaklęcia wydajemy 3 żetony, na kolejny 4, na kolejny 5. Każdego zaklęcia możemy się nauczyć tylko i wyłącznie jeden raz, więc jeżeli już się nauczymy go na jakimś poziomie, to na tym poziomie nam zostaje. I teraz tak, w zależności od poziomu to zaklęcie daje nam różne dodatkowe akcje. Czasami są to akcje natychmiastowe, które robimy od razu. Czasami są to akcje permanentne, które działają cały czas, kiedy nastąpi pewna zależność w trakcie rozgrywki. Wtedy to zaklęcie się odpala z automatu i mamy jakieś korzyści. I także w zależności od poziomu zaklęcia mamy ilość punktów, jakie dostaniemy na koniec gry. Koniec gry następuje wtedy, kiedy któryś z graczy albo zapełni wszystkie pola na swoim torze chowańca, albo kiedy któryś z graczy odkryje, nauczy się wszystkich 7 swoich zaklęć. Wtedy
rundę dokańczamy, także każdy gracz mógł wykonać taką samą ilość ruchów i liczymy punkty, a punkty, no to po prostu dodajemy sobie punkty ostatnie widoczne, ostatnie, pierwsze widoczne pole w zasadzie z punktami z toru chowańca plus punkty, które są na kartach. Mechanika jest bardzo prosta, wręcz banalna. Ale pod tą mechaniką kryje się kilka bardzo ciekawych twistów, bardzo ciekawych rzeczy, które pozwalają nam pogłówkować. I o tym za chwilę sobie powiemy. Zacznijmy jednak od wykonania tej gry, ponieważ tutaj zaczynają się pewne plusy i minusy tej produkcji. Po pierwsze, woreczek i żetoniki materii. Słuchajcie, woreczek, sztosik, wiecie w jakim materiale by się mógł znaleźć, natomiast żetony... Mamy tutaj akrylowe żetony, pomiędzy którymi jest nadruk z kolorem runy, i znaczy z kolorem materii i z runą. Wygląda to świetnie, wygląda to jak takie małe kryształki płaskie. Rewelacja pod tym względem, do niczego nie można się doczepić, wygląda to bardzo ładnie. Mamy tutaj planszetki chowańców. Chowańcy są bardzo ładnie zilustrowani. Ogólnie, jeżeli chodzi o grafiki na kartach, one są proste, nie są jakoś przesadnie skomplikowane, ale ładne, klimatyczne. Jeżeli chodzi o tekturę, no to co tu można powiedzieć o takim warsztaciku? Po prostu jest to porządnie wykonane. Karty. Karty, tak jak mówię, ilustracje mają ładne, są czytelne. Natomiast nie wiem, kto wpadł na pomysł tego, żeby one były przycięte całkowicie w kątach prostych. Niestety wygląda to bardzo tanio, bardzo budżetowo i totalnie psuje efekt, jeżeli chodzi o wykonanie. Wygląda to troszkę smutno. Troszkę smutno i niesmutno wygląda nasza skrzyneczka na zużyte runy, ponieważ tak, ona jest wykonana z tektury. Sami sobie ją składamy, wysoka jakość, wygląda to świetnie, ale jej ostatni element składany, który jest, to zamiast tutaj zrobić jakieś wcięcie, które by na siebie nachodziło, że to była tylko tektura, to mamy w grze dosłownie kawałek taśmy klejącej, takiej tandetnej, plastikowej, którą mamy to skleić. Mam nadzieję, że na zdjęciach to tu będzie gdzieś widoczne, ale wygląda to koszmarnie. Słuchajcie, no taka ładna skrzyneczka, po czym mamy tutaj taką tandetną taśmę. No nie, nie, to nie wygląda dobrze. I tak samo mam wrażenie, że wszystkie gry Paula Walkera Hardinga mają problem z pudełkami, a w zasadzie z insertami, ponieważ w Neopolis musimy troszkę pokombinować, że wszystkie wieżowce poskładać. W Parku Niedźwiedzi mamy trzy tekturowe elementy, które nie wiem, co autor miał na myśli. Raz, że bez instrukcji to ciężko wykminić, jak one mają w ogóle być wciśnięte w to pudełko, a dwa, jak je wciśniemy w to pudełko, to mamy mniej miejsca niż bez nich i ciężko schować tam wszystkie komponenty. Element totalnie idiotyczny, natomiast w Kakao ktoś pomyślał, że trzeba zrobić fenomenalny insert, który ma miejsce na każdy jeden żetonik, na każdą planszetkę, na każdą kosteczkę Kakaoko, po czym środek tego insertu został obniżony, a po bokach mamy takie dwa dzyndzle, które sprawiają, że jak pudełko w jakikolwiek sposób przestawimy, to mamy wszystko w środku rozpierniczone. Tutaj mamy papierowy insert, który teoretycznie, jak na niego popatrzymy, ma miejsce na wszystko, wygląda schludnie, przemyślanie, ale tak naprawdę ciężko do niego, jak już złożymy sobie tą skrzyneczkę, ciężko do niego włożyć wszystkie elementy. Na środku przedziela go taka tekturowa przegródka i ona nam wydziela strefę na karty i na resztę. Reszta nam się nie chce zmieścić, a karty jak tu damy i postawimy pudełko tak, to i tak nam dołem wyjadą i się wszystko rozpierdzieli. Więc nie wiem, kto tu pomyślał nad projektem, ale na szczęście nie samym wykonaniem i takimi rzeczami gry planszowe żyją. Dlatego pomówmy sobie o rozgrywce, o tych dodatkowych elementach, które wzbogacają nam zabawę. I teraz tak, zacznijmy od tego, że gra ma pewien problem z tempem rozgrywki. Jak do niej siądziecie, to wierzcie mi, pierwsza rozgrywka prawdopodobnie masakrycznie się wynudzicie. I w późniejszych rozgrywkach pierwsza połowa rozgrywki będzie też nudna. Niestety gra ma problem ze zrobieniem dobrego pierwszego wrażenia przy rozgrywce, ponieważ, tak jak powiedziałem, czuć tu trochę tą
splendorowość, taką rozgrywkę, bo tak, zbieramy tutaj pewne kryształki, tam zbieramy żetony z kamieniami, czyli w sumie tu i tu można powiedzieć, że zbieramy jakieś kamyczki po to, żeby wydawać zestawy tych kamyczków na coś, żeby zwiększyć swoje możliwości, okej? Okay? Odczucie jest bardzo podobne i już przy pierwszej rozgrywce też miałem wrażenie takie, kurczę, taki trochę splendor na sterydach, tylko że w splendorze mamy, wydaje mi się, na początek ciekawsze możliwości, większą kontrolę nad tym, jakie te żetony dobieramy. A tutaj możemy dobrać albo jeden z ołtarzyka, albo dwa z woreczka. Więc losowość sprawia, że przez pierwsze kilka rund nasza rozgrywka wygląda tak, że każdy bierze dwie runy, następny. Dwie runy, następny. Może jak nam podejdzie, to runa, następny. Dzieje się niewiele, troszeczkę jest nudno, po czym każdy z graczy uzbiera materii na to, żeby nauczyć się jakiegoś zaklęcia. I od tego momentu mamy strzał z rozgrywką taką, że zaklęcie, 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 pyk, koniec, a chwila, normalnie, co się stało? I zawsze się znajdzie jakiś gracz, który będzie miał takie chwile, wy już macie tyle, to tu, dobra, ja jeszcze nie zdążyłem, o, gra się skończyła. I to jest taki troszeczkę problem właśnie z tym tempem rozgrywki, że tak przez pół gry dzieje się nic, po czym następne pół gry zapiernicza tak, że nie wiemy dosłownie, w co mamy ręce włożyć. I teraz powiecie, a, gra totalnie skopana. No i tu was zaskoczę, bo ta druga połowa rozgrywki działa fantastycznie. To budowanie silniczka tutaj, zaklęcia, jakie mamy dostępne, one faktycznie sprawiają, że nagle w pewnym momencie gra zmienia się z takiego dobierz, połóż obok siebie w takie, jest, dobra, udało mi się, mam ten czar, pyk, ktoś coś zagrał, ja, jak ty to zrobiłeś, mogłeś, ja, ten czar, super, czemu ja o tym nie pomyślałem, dobra, a, teraz ja tutaj sieknę takim kombosem. Dlaczego? Ponieważ jak nauczymy się tych czarów, to tak jak wspomniałem, część z nich ma działanie natychmiastowe. Dostajemy jakiegoś boosta od razu, jakiś bonusik, fajnie. Mamy takie, które działają jak coś się wydarzy i wtedy mamy to, ha, zrobiłem to, dzięki temu mogę to, mogę dobrać tu tyle albo zamienić ze sobą te materie tutaj z tym i mam teraz możliwości, że w następnym ruchu nauczyć się zaklęcia albo już teraz mogę się nauczyć zaklęcia, super. Ale też mamy zaklęcia, które działają nam zamiast tych akcji podstawowych, czyli jak wspomniałem, w poranku możemy dobrać sobie żetony, ale mamy zaklęcia, które pozwalają nam wylosować więcej żetonów, podebrać więcej żetonów, skorzystać z czegoś i wtedy robimy to zamiast tej akcji podstawowej. Teraz w akcji popołudnia, zamiast zmagazynować sobie żetonik tutaj, możemy skorzystać z innego czaru. Ten czar na przykład nam pozwala sklonować jakieś zaklęcie innego gracza. Może nam pozwolić na zmagazynowanie większej ilości tych żetonów materii na naszym chowańcu, czyli z każdym ruchem mamy coraz więcej możliwości. Ponownie, mamy nockę, możemy się nauczyć zaklęcia, ale zamiast tego możemy uruchomić jakieś zaklęcie, które w ogóle pozwoli nam zrobić jeszcze jakieś inne ciekawe rzeczy. Wśród tych zaklęć mamy całą masę modyfikatorów tego, co się dzieje na stole. Ba, w zaklęciach pierwszego poziomu mamy zaklęcie, które pozwala nam podnosić poziom już nauczonego zaklęcia. Zwyczajnie zaklęć nie możemy podnosić. Tam mamy jedną kartę, która pozwoli nam boostować jakieś zaklęcie. I to też jest świetna mechanika, która nam daje cały czas ten rozrost tego naszego małego silniczka. I my to czujemy, że z każdym kolejnym zaklęciem mamy większą moc. Więcej się tutaj dzieje. I tu mam taki troszkę właśnie, no jestem rozdarty, bo pierwsza połowa rozgrywki wieje za każdym razem nudą, ale ta druga jest po prostu fenomenalna i zasuwa jak szalona i sprawia całą masę przyjemności. I teraz tak, co do zaklęć, mamy tutaj, każdy gracz ma taką samą talię zaklęć, zawsze gramy tymi samymi zaklęciami, mamy przed sobą te same 7 zaklęć, natomiast te zaklęcia, te karty zaklęć mają jeszcze każde 3 różne wersje, 3 jakby poziomy trudności. Instrukcja zaleca nam, żeby od początku zagrać kartami z pierwszego poziomu, potem kolejne kilka rozgrywek z drugiego, kolejne kilka z trzeciego. Tak szczerze, przy tym pierwszym poziomie trochę się nudziłem, tak jest tam ta jedna mocarna karta, która faktycznie wzbudza emocje.
kolejne poziomy już są dużo fajniejsze, ale gra tak naprawdę zyskuje wtedy, kiedy dopiero mieszamy sobie te wszystkie zaklęcia. To się odbywa, możecie w dowolny sposób wybrać, jakie karty, jakich zaklęć chcecie. Zawsze tylko musicie mieć 7 zaklęć w 7 różnych kolorach i każdy gracz musi mieć takie same zaklęcia. Jak sobie je wybierzecie, to jest totalnie wasza sprawa, zróbcie to jak chcecie, natomiast wtedy gra naprawdę zyskuje i wtedy ma świetną regrywalność, bo za każdym razem dzieje się co innego i za każdym razem możemy zbudować inne te silniczki. I to jest bardzo odświeżające. Pod tym względem gra naprawdę bardzo mi się podoba i robi to wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o klimat, no bo mamy tutaj Księga Zaklęć, Czarowanie i tak dalej, to po szczerości mówię tu o tych zaklęciach, ale w trakcie rozgrywki nie bardzo czujemy to, żeby tu faktycznie były jakieś czary, żebyśmy byli tymi magami. Jednak szybko to się przenosi w to, że sobie zagrywamy te nasze żetoniki, pobieramy je, wydajemy na zaklęcia i po prostu patrzymy na akcje, co na nich jest i z tego sobie korzystamy, więc niespecjalnie tutaj czułem jakąś wielką magię, acz na grę bardzo przyjemnie się patrzy. Natomiast szczerze ubolewam nad tym, że gra się nazywa Księga Zaklęć, a tak poza znacznikiem pierwszego gracza, którego oczywiście gdzieś zgubiłem, bo wiecie, jak ja używam znaczniki pierwszego gracza, pewnie jest w pudełku, to jest taki mała książeczka, to znaczy w sensie żetonik taki przedstawiający małą książeczkę. Brakuje mi tu, żeby to były po prostu planszetki w kształcie książki, na których byśmy mieli stronice i na nich byśmy mieli miejsce na te karty zaklęć. Mogłyby być nawet mniejsze, niech te planszetki byłyby ładnie ilustrowane. Wtedy byłoby czuć, że mamy tą taką księgę zaklęć rodem, nie wiem, z Heroesów trójki, w której pojawiają się nowe czary i my sobie z nich korzystamy. I to by było fantastyczne i wtedy klimacik to by tak poszedł. A tak, to nie zupełnie. No i dobra, dla kogo to jest gra? Bo tu musimy sobie jeszcze powiedzieć o tym, że tak, zasady gry są naprawdę bardzo proste i mogłoby się wydawać, że to jest gra dla początkujących, ponieważ w nią można też zagrać tak całkiem sielankowo. Ją możemy sobie wyłożyć na stół, powiedzieć, o co tu się toczy rozgrywka i jak się bawimy, zasady wyłożycie bardzo szybko i możemy sobie grać tak sielankowo, bez większego pomyślunku i tak coś tu się będzie działo, coś tu się będzie wydarzało. Natomiast wtedy, jeżeli przy stole jedna osoba się skupi na rozgrywce i chwyci zależności, jakie tu są, no to po prostu rozgromi wszystkich i nie będzie tu specjalnie dużo zabawy. Więc to jest gra, powiedziałbym, takiego drugiego kroku. Dalej dla graczy początkujących, ale dla tych, którzy już sobie ograli takie wsiąść do pociągu, taki Splendor właśnie i nauczyli się tego, że pewne rzeczy wpływają na siebie, można budować jakieś zależności i one wtedy zaczną tutaj faktycznie dostrzegać ten silniczek, zaczną ogarniać, co mają przed sobą i zaczną się tym świetnie bawić. Dlatego to jest taka gra drugiego kroku i to, co mi się tu podoba, to jak powiedziałem, ilość tych zaklęć to budowanie silniczka i to kminienie, jaki ruch wykonać, jakie żetony dobrać, pójście w które zaklęcie, na którym poziomie będzie mi się najbardziej opłacało, które pozwoli mi zyskać takiego najfajniejszego boosta, w jakiej kolejności sobie tutaj iść w ten nasz rozwój. To sprawia, że przy tej grze nie będą się nudzić ci bardziej zaawansowani gracze. I teraz słuchajcie, nie, to nie jest gra, że jak jesteście czwórką mużdżycieli, to siadacie do tego i po prostu spędzacie cały wieczór na rozkminach strategicznych, na tworzeniu silniczków i rany boskie czachy wam parują. Nie, to jest gra, którą wy jako doświadczeni gracze wyciągniecie na stół, żeby zagrać sobie z tymi niedoświadczonymi, z tymi początkującymi. Nie będziecie czuli, że marnujecie czas. Po prostu będziecie się przyjemnie bawić przy tym tworzeniu silniczków. Tylko tak jak zaznaczam, weźcie pod uwagę to, że pierwsza połowa rozgrywki jest dramatycznie nudna, druga jest fantastyczna, czyli mamy tutaj takie po wyciągnięciu środka jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. No i w sumie taka jest Księga Zaklęć. Tak szczerze chyba nie ma więcej co do powiedzenia. Bawię się przy niej dobrze, tylko tak jak mówię, nastawcie się na to, że początek jest mozolny,
a dobrze grać, w miarę szybko przesiąść się na mieszanie tych kart, bo tak jak mówię, też pierwsze wrażenie, które odniesiecie w pierwszych rozgrywkach, jeżeli będziecie grać według instrukcji, będziecie korzystać tylko z kart jednego poziomu, tego pierwszego poziomu albo drugiego poziomu, może być troszkę mało satysfakcjonująco. Zabawa tworzy się dopiero później, kiedy już się bawimy tymi kartami. Dobra, to już serio jest cała księga zaklęć. Pewnie i tak zapomniałem wam o czymś powiedzieć, więc pytajcie w razie czego w komentarzach. Jeżeli graliście już w księgę zaklęć, dajcie znać, jak wam się podobała, co o niej sądzicie, czy czujecie w niej trochę splendoru, czy może nie, dla was to totalnie różne bajki, czy może dla was ten początek gry wcale nie jest nużący i bawicie się przy nim dobrze już na tym etapie kminienia. Co pójść na samym początku, kiedy już uzbieram te kryształki. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Dawajcie znać. Tradycyjnie w opisie znajdziecie też linki do Ceneo, które jeżeli klikniecie, to wesprzecie moją pracę. Tak samo jak ją wesprzecie, jeżeli podobał wam się ten film i zostawicie łapkę w górę. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujecie mój kanał. A ja w tym miejscu bardzo wam dziękuję za to, że ze mną jesteście, że oglądacie moje materiały, że je komentujecie i że razem sobie dyskutujemy o planszówkach. Dziękuję także wydawnictwu Rebel za nadesłanie mi tego egzemplarza gry do recenzji i do podzielenia się z wami moimi wrażeniami. No i to już naprawdę tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć! No i co, ja się tu mam niby klockami pobawić, czy co? Przecież ja palcy nie mam!